to ja myślę, że będzie mucka w ringu. No to kibice to lubią. Ja sam może nie interesuję, naprawdę nie interesuję, przestałem oglądać BUS, ale z przyjemnością obejrzę i pojadę na żywo odkibicować chłopakom. Mimo tego, że przegrałem z Łukaszem, gdzieś mnie to bardzo boli, kibicuję mu w tej walce, bo kto jak nie on w dzisiejszych, obecnych czasach, ktoś musi to pociągnąć, mówię o polskim boksie. Życzę mu, żeby wygrał. Ma wszystko, żeby wygrać, bo walczy z podobnym zawodnikiem do siebie. Tutaj moim zdaniem będzie decydowało o wygranej, kto ma więcej charakteru, bo i jeden, i drugi może leżeć. Bo to na pewno z takimi stylami. Łukasz może trochę mocniej bije od Babicza i celniej. No zobaczymy. No stary, szykuje się świetna walka. Walka, w której wydaje mi się, że nie przydadzą się sędziom karty punktowe. Na pewno widać różny styl przygotowań do tej walki. To znaczy Łukasz Różański jest dosyć oszczędny, powiedziałbym, w sprowadzaniu dużej jakości sparring partnerów, bo nie chce tracić pewności siebie prawdopodobnie. Nie chce urazów, nie chce tracić pewności siebie. Wydaje mu się, że jest zawodnikiem na tyle już dojrzałym, że po prostu wie, co ma robić, wie, czego chce, wie, których elementów potrzebuje na sparingach, żeby potem gdzieś całą jakby energię, siłę skumulować w walce. W przypadku Różańskiego interesuje mnie też aspekt jakby zapanowania nad emocjami przed własną publicznością. Osobiście żałuję, że nie na stadionie, nie w hali na Podpromiu, tylko na targach walczy, bo wydaje mi się, że przy dobrej promocji to można było na taki event przeprowadzić 6-7 tysięcy ludzi do hali, zwłaszcza na jego ziemi. I trzeci aspekt, no jestem bardzo ciekaw, czy nie będzie na Różańskim rdzy, no bo nawet jeśli on bardzo dużo trenuje i sparuje, no tak, nie walczysz 2 lata, to jest dużo. To jest jakby, widziałem zawodników z całym szacunkiem dla Łukasza, ale dużo lepszych od Różańskiego, którzy sparowali, trenowali, a jednak wychodząc po długim okresie bez walki, no byli inni. Byli tacy niezdecydowani, brakowało im pewności siebie, brakowało im takiej odwagi, aktywności w ringu. Natomiast byli też tacy, którzy potrafią gdzieś oszukać ten czas niewalczenia i wychodzą i wyglądają jak gdyby nigdy nic. Natomiast no Babić na pewno sparował z wieloma znakomitymi zawodnikami. Na szczęście myślę dla Różańskiego, głównie z kategorii ciężkiej. Dlaczego na szczęście? Po pierwsze są na pewno ciut wolniejsi, po drugie to ich ciosy ważą, no i biorąc pod uwagę styl Babicia, to myślę, że też trochę tej odporności i zdrowia podczas tych sparingów mógł stracić, także to dobrze wygląda White, Joshua, Fury, inni, Joyce. Natomiast jak sobie popatrzysz na warunki fizyczne i sposób boksowania i deficyty bokserskie i ofensywne i defensywne Babicia, i sobie wyobrazisz, że przyjął trochę bomb od Joshua i parę bomb od Joyce'a, no to można mieć nadzieję, że coś tam zdrowia ukruszyło się u Babicia. Ale na pewno będzie trudny, na pewno będzie eksplozywny, na pewno będzie niebezpieczny, na pewno pójdzie wabank i po prostu ta walka jest ciekawa, bo ona skończy się przed czasem. W którą stronę? Co ci nos podpowiada? Jestem z Podkarpacia. Życzę Łukaszowi, żeby miał swój dzień, żeby miał swoją chwilę. No na pewno nie są to jacyś zawodnicy, Babicz nie jest to przestronny, Łukasz też nie jest jakoś loty na nogach, także ja myślę, że będzie mucka w ringu, no to kibice to lubią, ja nie lubię mucki, bo ja lubię zawsze zadać i nie przyjąć. Ale kilka mucek to 12-10-rundowych stoczyłeś. No tak, ale ja często chodziłem na nogach, ja tam rzadko, były takie momenty, że stanąłem i się biłem, tak, ale ja byłem bardzo zły, gdy przyjmowałem ciosy nawet na sparingach, niepotrzebne. Ale no kibice to kochają, jak się leje krew, gdy się pada i wstaje, tak jak w walce pamiętam z Walkerem, jak mnie pociągnął w drugiej rundzie, ja lepiej na 5 patrzę, przecież jest 5, no to trzeba, miałem 3 sekundy, by postać i walczyć dalej, no i właśnie to kibice kochają, potem całe życie pamiętają o takich walkach i tego życzę Łukaszowi, by pokazał też swój charakter i wygrał. Dostarczy wielu emocji, to jest przede wszystkim. Ja nie wejdę teraz w analizę, bo na ogół przed tym wolę sobie trochę pooglądać
i poczytać, ale najważniejsze jest to, że Łukasz dostał tą walkę i bardzo długo na nią czekał. I to jest też bardzo duży problem w boksie, że dochodzisz do pewnego momentu, a później czekasz. Ludzie wymagają, oczekują, no przecież wiesz, czas leci, życie leci, a tutaj się okazuje, że zawodnik nie do końca ma wpływ na to, czy do tego ringu wejdzie. Więc cieszę się, że po prostu wchodzi do ringu. No i co, ostatecznie fajnie by było, jakby wygrał, bo wtedy będę mógł powiedzieć, że ostatnią walkę przegrałem z mistrzem świata. Nie wiem, powiem ci, to jest walka. Na pewno będę Łukaszowi kibicował i kibicuję mu, trzymam za niego kciuki, a wiesz, takie obstawianie, to też różnie to wychodzi, bo wiesz, ja lecąc na walkę do Makabu, też nie myślałem, że ta walka potrwa pełen dystans. To nie sam nawet nie myślałem. Wiedziałem, że to pójdzie albo w jedną, albo w drugą stronę, a jednak wiesz, walczyliśmy 12 rund, co nie? Dokładnie, tak jak mówisz, tak jest, boks jest nieprzewidywalny, ale jednak tutaj panowie z 25 walk, jakie stoczyli w sumie 23 nokauty, jeden i drugi mówi o nokaucie, więc jak to wyjdzie poza, nie wiem, piątą, szóstą rundę, to sam byłbym ciekaw, jak to będzie wyglądać. No, ale tak sam bym był ciekaw, jak to będzie wyglądało. Na pewno tą walkę sobie będę z ciekawością oglądał. Tak jak mówię, trzymam za Łukasza kciuki i bardzo mu kibicuję. 7 lat czekamy na mistrza świata i chyba wystarczy, co? Pewnie, że tak. Nie ma co dłużej czekać. Trzeba brać sprawy w swoje ręce i tyle, no co.